Cześć, siemano, witam wszystkich tutaj, Lejto. Dzisiaj mam dla was kolejny odcinek z Tekkena 7 i odcinek myślę, że jest dosyć wyjątkowy, ponieważ mamy coś dużego, mianowicie turniej Combo Breaker 2022. Wielki turniej, przez ostatnie lata był to bardzo, bardzo duży turniej, jeżeli chodzi ogólnie o Tekkena i o bijatyki, bo nie tylko Tekken tam jest. Wiadomo, obok turniejów Tekken World Tour czy Evo, no to jest jeden z większych turniejów w roku. Przez ostatnie lata tych turniejów, jak wiecie, nie było. Już w ogóle turniejów offline'owych, no z wiadomych przyczyn, pandemia i tak dalej. I tutaj szczególnie warto zwrócić na to uwagę, bo właśnie to jest jeden z takich wielkich turniejów po dłuższym czasie, gdzie po prostu gracze mogli się spotkać. Zresztą widzicie na obrazku tutaj na ekranie, jak bardzo dużo osób siedzi w tym całym lobby. Turniej odbywał się oczywiście jak większość turniejów w Ameryce, ale pozjeżdżało się bardzo dużo graczy z całego świata. Niestety jakby tych topowych, super topowych, powiedzmy, graczy z Azji, Korea, Japonia i tak dalej nie było, ale bardzo dużo graczy na przykład też z Europy przyjechało, co nie jest takie częste. I tutaj właśnie mam dla was jedną z walk z top 8, czyli najlepszej ósemki. Mianowicie będzie to walka ostatniego Europejczyka i jedynego Europejczyka, który się dostał do top 8, czyli Sefi Blacka, będzie walczył przeciwko Cuddlecore, czyli dziewczynie. Co ciekawe, też za dużo dziewczyn nie ma w turniejach, szczególnie na takich wysokich pozycjach, a tutaj proszę bardzo, Combo Breaker, jeden z większych turniejów ostatnich lat i mamy dziewczynę w top 8, także Sefi Black versus Cuddlecore. Mam nadzieję, że materiał wam się spodoba. Oczywiście jeszcze jedna sprawa, jeżeli chcecie sami obejrzeć ten turniej, materiał, do czego też zachęcam, no to wszystko znajdziecie na oficjalnym kanale, czyli Team Spooky. To jest oficjalny kanał, gdzie możecie znaleźć wszystkie materiały z Combo Breakera, z Tekkena i innych bijatyk, także polecam oczywiście, wchodźcie, tutaj macie link, nazwę i tak dalej, Team Spooky. Także zabieramy się za komentowanie. Będzie to walka Miguel versus Alisa. Miguel, bardzo, bardzo często skreślana postać, że jest po prostu słaby, rzadko dosyć używany, szczególnie na turniejach tego kalibru. No i Alisa. Alisa, czasami ją widzimy najczęściej, na przykład jak Chanel gra Alicą. A tutaj mamy Miguela versus Chanel, Miguela versus Alice. I zobaczymy, jak to pójdzie. Alisa, bardzo dobra postać do połkowania piły, potrafi zrobić duży damage. Okej, już 40% mniej. Okej, mniej więcej równo. Tutaj mamy granie na przewagę z piłami u Alisy. Wow. Nie dość, że mamy osobę z Europy w top 8, co jest dość rzadkie w turniejach amerykańskich, no to mamy jeszcze Miguela, czyli dodatkowo niespotykaną postać. Co prawda Sefi Black jest dokładniej z Niemiec, jak możecie u góry zobaczyć po fladze. Gra praktycznie tylko na takim najwyższym poziomie, to gra praktycznie zawsze tylko Miguelem i naprawdę dobrze mu to wychodzi. Dobrze to ogarnia i jest mega silnym Miguelem. Nawet bym powiedział, że na wagę światową, szczególnie po tym turnieju dostał bardzo duże propsy, bardzo dużą jakby tutaj pochwałę od topowych graczy na całym świecie, że jest, wiele osób pisało, że jest właśnie najlepszym Miguelem po tym, co zobaczyli na tym turnieju. I Magic 4, counter hit, Magic 4, mamy ścianę, boom. Co teraz, mix up, dwa lowy. Okej, okay, postawa, znowu gra na przewagę, jest ściana, bum, bum, bum. Tak jest, perfekt, szybkie 3-0, wow. Tego się nie spodziewałem, Cuddlecore naprawdę sobie mega dobrze radzi, a tutaj szybciutkie 3-0. Woda, nie wiem ile tam się wody mogło zmieścić, ale co, ze 3-4 litry pewnie, minimum. Taki wielki baniak, jak możecie zobaczyć. Był nakaz noszenia maseczek jeszcze, a wszyscy w maseczkach, niektórzy w maskach nietypowych. O, tam z tyłu możemy nawet zobaczyć ciekawą flagę. Fani Sefi Blacka. Obu graczy gra, jak możecie zobaczyć, na padach od PS4, jeżeli się nie mylę.
pady od PS4 są grane. Większość oczywiście graczy zazwyczaj, szczególnie z Azji praktycznie, chyba wszyscy grają na arcade stickach, ewentualnie jakiś hitbox, a rzadko kiedy widzimy graczy na padach, szczególnie na takim mega turniejowym poziomie, tak? Tutaj macie Cuddlecore, Sefi Blacka, wiem, że w tym turnieju Anakin, który gra głównie Jackiem, też gra na padzie. Także tutaj taka ciekawostka, że dosłownie możecie na wszystkim grać bez żadnego problemu, bo często dostaję pytania, co jest lepsze, arcade stick czy pad, na czym powinienem grać? Tak naprawdę na tym, czym ci wygodnie, bo na wszystkim można grać, jak widać, na mega wysokim poziomie. O! Wow, ładne loopery, okej, czy będzie ściana i rozbicie balkonu? Tak jest, pięknie. Co będzie na dole? Gwarancik, super. Ładny step. O tak, wielki but. Odbicie od ściany. Wypołkował tą wygraną. Drugi mecz, pierwsza runda dla Sefi Blacka, dla Miguela. To jest top 8, jak się nie mylę. Jeszcze tutaj gramy do dwóch wygranych. Finały drabinki przegranych, finały drabinki wygranych oraz wielki finał są bodajże do trzech wygranych. Tak to gramy do dwóch wygranych. Także no jeżeli tutaj Miguel się postara i wygra, no to będzie to koniec i Cuddlecore pożegna się z turniejem. Rage Drive odpalony. Mieliśmy granie bezpieczne z midami. Okej. Okay. Jeden porządny cios i będzie koniec. Mix up, tak jest. Mogła zrobić Alisa oczywiście lowa, mogła zrobić mida, poleciał mid. Sefi Black kucnął i mamy 1-1 w rundach. Złapany. Za duży dash albo za późny dash, dlatego postać nie trafiła. Hop kick, tak. Okej. Okay. Przewaga przy ścianie naprawdę masakrę robi Miguel. Potrafi tak na plus grać tymi klatkami, że jest ciężko wyjść spod ściany często na tą postać, no i na tego gracza. Sefi Black tutaj naprawdę mocno, że tak powiem, prześladuje Alisę, szczególnie pod ścianą. Rage Drive. Pixel. Bezpiecznie low. Wow. Jedna runda i Sefi Black przejdzie dalej w top 8, a Cuddlecore niestety pożegna się z turniejem. Okej. Okay. Wow, ale to było ładne. No, Miguel już miał karać, a tutaj nagle boom, step z piłami. O, taniec, nic się nie dzieje. Wyczekują oboje. Sidewalk i mamy combo. Czy wejdzie normalnie? Tak jest, ściana. Aj. Nie doprowadził do końca. Oboje grają bezpiecznie. Wow. Power crash. Znowu mix up. Let's go. Mamy tutaj mida. 2-2 w rundach. Cuddlecore ciągle tutaj żyje. Ciągle się trzyma. Ostatnia runda to może być. Zobaczymy, co Miguel zrobi. Na razie przewaga Alisy. Będzie ściana? Tak jest. Nie było pełne combo, ale zawsze coś. I gramy na przewagę. Oj, zmiana stron, niebezpiecznie. Dobrze. Alisa ucieka spod ściany. Rage u Miguela, co to będzie? Czy użyje? Koniec. Tak. 1-1, wow. No zaryzykował mocno. Dokończył string, zaryzykował. O ja. Ale ludzie są mega podekscytowani na tym turnieju, naprawdę. No się nie dziwię, po dosłownie największy turniej ostatnich lat. Tutaj mamy z obu stron jakiś szybki coaching, jak widzicie. Z tego co wiem, chyba jeden coach, nie wiem, czy jedna porada, czy jedna osoba może pomiędzy meczami podchodzić do graczy i coś tam podpowiadać. Dobrze, przyspieszmy sobie leciutko. Dobra, finałowa gra, także tak zwany Waluigi, finałowa gra będzie. Zobaczymy, czy do ostatniej rundy też, czy nie. 1-1.
Bardzo fajna mapa Akumy, jak się nie mylę. Przy okazji dajcie znać i piszcie w komentarzach, czy chcecie więcej meczy, żebym skomentował z tego turnieju, na przykład wielki finał czy coś, bo gra w tym turnieju, w tym top 8 brali udział tacy gracze jak legendarny Anakin, który z Ameryki gra głównie Jackiem, czy chociażby pogromca Ni, czyli Arslan Ash też tutaj grał i paru innych graczy było w top 8, także jeżeli chcecie zobaczyć więcej z tego turnieju, no to dajcie mi znać oczywiście w komentarzach pod filmem, to postaram się dla was coś ogarnąć w niedalekiej przyszłości. A tymczasem Alisa ukradła pierwszą rundę. Wyglądało to, że Sefi Black ostro tutaj od samego początku ciśnie, ale Alisa powoli się adaptuje i wygrała tamten mecz, teraz jedna runda przewagi. No tu wszystko na razie... Co ciekawe, obie postacie tak naprawdę mają narzędzia, żeby grać mocno na przewagę. Jak zresztą widzimy na bloku, mocna przewaga może być robiona z obu stron. I też obie postacie są typem takich postaci, które mogą połkować, czyli wiecie, tak kąsać leciutko. Tutaj jedno uderzenie, tutaj dwa uderzenia i tyle. Ej ty, tak, do ciebie mówię. Podoba się materiał? To zostaw lajka i suba. A, i jeszcze jedno. Pamiętaj, żeby sprawdzić moje social media pod filmem. No dobra, to tyle, już ci nie przeszkadzam. Nara. Nie, jak widzimy, co chwilę. Alisa coś tam pyknie, Miguel coś pyknie. No to są tego typu postacie obie. To się sprawdza na turniejach, to się sprawdza. Wow! Zwykły rzut nie był wyrwany. A zwykłe rzuty w Tekenie 7 można... Aj, nie siadło tym razem. Nie siadło, przewidział. Zwykłe rzuty od Tekena 7 można wyrywać byle jakim przyciskiem. Te, wiecie, bazowe, zwykłe rzuty, które każda postać ma. Wow, doprowadził do ściany jeszcze. I 50% nie ma. Znowu wielki but. Będzie koniec? Ściana? Druga ściana? Nie do końca? Zmiana stron? Koniec. Wypołkował, wygrana. Jedyny Europejczyk w top 8 wygrywa i przechodzi dalej. Wow. No ładnie, ładnie. No tak jak mówię, dużo osób w tym top 8 takich jakby mniej spotykanych wcześniej, można by powiedzieć, na tak wysokich miejscach tutaj udało im się dotrzeć. Także jak wspominałem, jeżeli się podobało, to oczywiście zostawcie lajka, subskrypcję, wbijajcie na wszystkie moje social media. Możecie obejrzeć też cały ten turniej czy różne walki na oficjalnym kanale na YouTubie, czyli Team Spooky. Tutaj możecie zobaczyć teraz nade mną, nad moją kamerką. No i co? To chyba tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.